Cześć, tu Ania po godzinach. Dzisiaj sobie zainstalujemy na wersję Minecraft 1.12.2 moda, który się nazywa Chrissy Grimm, jakoś tak, i dodaje nam jedną rzecz, małą, ale sympatyczną, to znaczy małą, taki dosyć sporych rozmiarów miecz, który gdy użyjemy, będzie zabijał przeciwników swoją taką jakąś taką dziwną mocą. Także można na odległość, z pewnej odległości już atakować przeciwników, nie trzeba się do nich zbliżać. No i co trzeba zrobić? Trzeba pobrać dwa pliki z internetu. Dla tych z Was, którzy nie byli, nie widzieli zapisów z sobotnich live'ów, krótkie przypomnienie, są nagrody za najlepszą pracę w Teamwork, no i poszczegóły zapraszam do opisu pod filmikiem. No a teraz sobie pobierzemy pliki i Chrissy Grimm pobiera się z takiej strony. Oczywiście link będzie w opisie do filmiku. Po wejściu na stronę jesteśmy na stronie opisowej, bardzo krótkiej. Tak właśnie ma wyglądać niby to ta nasza walka z przeciwnikiem. I tutaj jest napisane, dowiecie się zresztą o tym już jak zobaczymy sobie nasz świat, że miecz jest bardzo łatwy, znaczy można go łatwo mieć, jeżeli tylko zorientujemy się, jak go zdobyć. To jest taka właśnie zagadka dla tych, co lubią rozwiązywać zagadki. Okej, co nas interesuje? Nas interesuje oczywiście zakładka Files, zatem klikamy tutaj. Jesteśmy wtedy przeniesieni na taką stronę, gdzie szukamy wersji Minecraft 1.12.2 i tutaj stąd za pomocą kliknięcia na strzałeczkę w dół pobieramy plik, po czym przenosimy się na kolejną stronę, do której link jest również w opisie do filmiku. No i to jest też strona opisowa, to jest jakaś tam biblioteka potrzebna do tego moda. Oczywiście szukamy zakładki Files, klikamy na nią tutaj i wtedy jesteśmy przeniesieni na taką stronę, gdzie szukamy wersji Minecraft 1.12.2 i stąd poprzez kliknięcie na tę strzałeczkę w dół pobieramy ten plik. Ok, jak mamy pobrane, możemy zainstalować. No i do zainstalowania tego moda, oprócz tych plików, które pobraliśmy, są nam jeszcze potrzebne minimum launcher Minecraft i Forge na wersję 1.12.2. Jeżeli jeszcze nie macie zainstalowanego Forge'a na wersję 1.12.2, to dowiecie się, jak to zrobić w filmiku pomocy tuty 1179. I w tym filmiku ja instaluję Forge'a z końcówką 2486, ale wy pobierzcie i zainstalujcie tak samo, jak pokazuję w filmiku, wersję rekomendowaną. W momencie, kiedy nagrywam ten filmik, wersja rekomendowana ma numer końcówki 2555 i właśnie na taką wersję będę instalować tego moda. Z kolei, jeżeli macie wersję non-premium Minecrafta i nie macie launchera, to dowiecie się, skąd go pobrać, jak zainstalować, jak doinstalować do niego Forge'a w filmiku Minecraft Mody i SK Launcher, jak zainstalować launcher non-premium, SK Launcher i mody. Oczywiście link do tego filmiku również jest w opisie pod filmikiem, który właśnie oglądacie. Ok, no i co trzeba zrobić, żeby zainstalować te dwa pliki? Otóż musimy wejść do folderu %appdata% przez roaming, musimy znaleźć folder .minecraft, w którym już mamy zainstalowanego Forge'a na wersję 1.12.2 i ten folder .minecraft musimy sobie gdzieś skopiować, żeby mieć do czego wrócić w razie, gdyby się nie udała instalacja. Pamiętajcie o kopiowaniu tego foldera przed każdą zmianą. Ok, jak mamy skopiowane, to instalujemy. No i co robimy? Wchodzimy do folderu .minecraft, wchodzimy do folderu mods i przerzucamy obydwa pliki do folderu mods. Jeden, drugi, mamy je tutaj w folderze mods, jest zainstalowane. Zamykamy i uruchamiamy launcher. Launcher nam się uruchamia, sprawdzamy, czy mamy wybrany profil z Forge'em. Ja, jak widzicie, mam wybrany profil z Forge'em z końcówką 2555, tak jak wspominałam. Gdyby się okazało, że tutaj nie jest wybrany profil z Forge'em, to klikamy na strzałkę i stąd wybieramy profil z Forge'em, po czym klikamy play i czekamy, aż się uruchomi strona startowa gry. Zanim nam się uruchomi strona startowa gry, zaproszę Was serdecznie do mojego sklepu na www.napis.kapsel.pl po koszulki i inne gadżety. Ok, otworzyła nam się strona startowa gry, wchodzimy w moc i tutaj mamy Chrissy Grimm. Ok, done, jest zainstalowane. Wchodzimy w single player i gramy w naszym wybranym świecie.
I mamy nasz światek. Mamy nasz światek i tutaj mamy przykładowych wrogów. Wrogowie normalnie. No i wchodzimy w E jak ekwipunek i tutaj na końcu mamy taki piękny Chrissy Grimm. Jak trzymamy nad tym strzałkę, klikamy R jak robak i nie możemy tego skraftować. Tak jak autor pisał, musimy sami dowiedzieć się, skąd go wziąć. Przypuszczalnie jest to jakiś wypadek, znaczy coś, co wypada z potwora jakiegoś. Także myślę, że może jest tutaj nawet gdzieś jakiś nowy potwór, ale nie umiem tego powiedzieć, musicie dojść do tego sami, a tymczasem po prostu sobie można to wziąć z jej albo zrobić się na Creative, jeżeli ktoś nie ma jej i sobie pobrać z Creative. No, innej możliwości nie widzę. No i jak to działa? Gdy klikniemy zwykłym lewym przyciskiem myszy, to wysyła takie właśnie taką moc, nie wiem jak to nazwać. No jak podejdziemy do zwierzęcia, to już z daleka zabija dosyć dobry jest ten mieczyk, także dosyć szybko potrafi zabić naszych wrogów. O, także nie trzeba się do nich, to jest dobre na creepery na pewno. Na zajączki uciekające, na owce uciekające. Także na wszystko, co ucieka. I chyba jak się biegnie, to jest chyba większą moc ma, nie wiem, takie mam wrażenie. Albo dłużej to trwa. Coś takiego. No dobra, także jak widzicie, mod działa. Musicie sami dojść do tego, skąd wziąć ten mieczyk. Skąd inny, on bardzo fajny, dlatego postanowiłam właśnie wam pokazać tego moda. Bo w sumie nic innego nie daje, tylko ten mieczyk, ale ten mieczyk jest fajny, bo właśnie można się nie zbliżyć do creepera i go zabić. Także to wszystko, ja kończę, wypiszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie poradniki, oglądajcie wszystkie moje serie, wchodźcie na stronę społeczności na Facebooku, wchodźcie na stronę ania.pl, oczywiście lajkujcie, subskrybujcie i komentujcie i dzwoneczkujcie i odwiedzajcie Discorda i odwiedzajcie mój sklep i oczywiście zapraszam was na live'y. Także tymczasem trzymajcie się, pa, pa. O, to wam poświeciłam teraz. Pa, 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 pa.